rodziców oraz Was, koleżanki i koledzy. Proszę o powstanie. Baczność. Proszę o wprowadzenie sztandaru. Uczestniczył w powstaniu w 1848 roku. W Poznaniu założył Estkowski pierwszy w Polsce towarzystwo pedagogiczne. Wydał elementarzyk, szkołę polską, szkółkę dla dzieci i szkółkę dla młodzieży. Zmarł 15 sierpnia 1856 roku w Soden w Niemczech, gdzie przebywał na kuracji. W 1928 odsłonięto przed budynkiem szkolnym w Drzązgowie pomnik z kamienia ku jego czci. Budowana w 1962 roku szkoła podstawowa w Kostrzynie przyjęła właśnie imię. Proszę przedstawicieli samorządu szkolnego o złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową. Tak niedawno rozpoczęliśmy rok szkolny, jednak czas biegnie szybko. Dziś nadeszła pora, aby pierwszoklasiści wstąpili w szeregi uczniów naszej szkoły. Przez ostatni tydzień klasy pierwsze pilnie pracowały, przygotowując się do dzisiejszego dnia. Zapraszamy teraz do obejrzenia programu artystycznego. Byście dziś wszyscy wzięli udział w swoistym castingu na pierwszaka.
płynie przez Kraków i Warszawę, zbiera do góry lewej trawy. A w tym Gdańsku skończy swój długi wiek, tam po widok Małczycki brzeg. Piękne są miasta, piękne już się, można o nich mówić przez słoiki. Wiemy, że trzeba dbać o przyrodę, o świeże powietrze, o czystą wodę. I o tym właśnie uczy środowisko, co daleko, ale tym co blisko. Yes!
uśmiech zawsze gości na twej twarzy, wtedy cię przyjaźnią każdy będzie darzył. Pierwsza klasa się nie spóźnia, chociaż jest najmłodszy. Pierwsza klasa się nie spóźnia, zawsze w szkole jest na czas. Umiemy bezpiecznie przejść przez ulicę, znamy sporo znaków drogowych, tablice. Tylko zdrowie, tylko zdrowie, liczy się, hej! Tylko zdrowie!
dla was jest takie. Policzcie teraz głośno pluszaki wszelakie.
sztandarowy do ślubowania wysłał. Proszę o wystąpienie do ślubowania przedstawicieli klas. Uczniowie klas pierwszych do ślubowania. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, dzięki rodzicom i nauczycielom poznaliście już wiele. Dzisiaj pokazaliście, że naprawdę wiele już potraficie, wiele już umiecie. Dziękuję bardzo rodzicom, nauczycielom za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Życzę Wam, drogie dzieci, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach w naszej szkole. I chociaż wiem, że czasami może być ciężko, ale zawsze możecie wtedy liczyć na pomoc Pani, innych nauczycieli, koleżanek i kolegów. Rodzicom życzę, żeby Wasze pociechy spełniły Wasze oczekiwania, żeby współpraca ze szkołą zawsze układała się bardzo dobrze. Tego dzieciom i Wam i nam wszystkim życzę. Relacja z dzisiejszej uroczystości, bo jak widzicie Państwo, cały czas bawimy się w filmowanie dzisiaj, będzie między innymi dostępna na naszym profilu internetowym, na YouTubie, na SP Kostrzyn, a zdjęcia dzisiejszej uroczystości będą dostępne między innymi już od jutra w zakładzie Studio Foto Wicher na ulicy Dworcowej. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Szanowni Panie Dyrektorze, wychowawcy, szanowni rodzice, no dziadkowie też tutaj są, szczególnie witam tutaj serdecznie, ale chcę zwrócić się do bohaterów dzisiejszej uroczystości. Moi drodzy, w ciągu całego życia człowiek składa sobie wiele przyrzeczeń i o dziwo czasami niektóre z nich dotrzymuje, ale te najważniejsze nazywają się ślubowaniami. Są w takiej uroczystej oprawie, z występami, z pewnym pokazem już nabytych umiejętności, tak jak to dzisiaj u Was było. Pokazaliście już wielkie umiejętności. W ciągu bardzo krótkiego czasu nauczyliście się już wiele. Wśród Was dostrzegłem talenty sceniczne w przyszłości, ale te ukryte, które tutaj nie miały okazji się zaprezentować, sportowcy i naukowcy w przyszłości, każdy z Was jest zaangażowany jak
mam nadzieję, że będąc w szkole, ucząc się, otoczeni też troską wychowawców, a szczególnie rodziców, talenty te będziecie pielęgnować tak, aby one nie tylko wam przysparzały korzyści, ale nam wszystkim. I tak jak co roku takim symbolem na przyszłość tych wszystkich cech, talentów, a także oczekiwań, to jest Rób Obfitości. Wprawdzie on nie jest wielkopolskim zwyczajem, ale polskim, pochodzę ze Śląska. Chciałbym wam wszystkim, przedstawicielom, ale to dla was wszystkich, wręczyć takie Rób Obfitości. Mam nadzieję, że przez chwilę przysporzą one wam również trochę radości i zadowolenia. Panie dyrektorze, kończy potem. A tak jak pan dyrektor wspomniał, wychowawcom, rodzicom życzę, aby wszystkie nadzieje związane z wychowaniem młodzieży, z przyszłością, spokojną bezpiecznością się spełniły. Wszystkiego dobrego. Thank you.
Cieszycie się, że jest ślubowanie? Tak. Ta. A podobają wam się dyplomy? Tak. A wszystkie znaczki się wam podobają? Tak. Ta. Trochę. Wszystko wam się podoba, tak? No. No. Super. Super. No dalej. Super. 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 Wy to macie talent, serio. Jak masz na imię? Martyna. A czy powiesz nam swój wierszyk? Nie. Czemu? Powiedz. Podoba ci się dyplom? Tak. To super. A wszystko się wam podobało przy ślubowaniu? Super było, nie? Chcesz? Dalej, pokaż. No. Super, pięknie. Piąteczka. Jak masz na imię? Emila Gramowska. Podoba ci się dyplom? Tak. To super. Tak, super. Maciek Hirsz. Piotr Ksyński. Podobają się wam dyplomy? Tak. Nie. Czy jest pan dumny ze... Nie chcę. Przepraszam, czy jest pani dumna ze swojego dziecka? Tak, bardzo. Dzień dobry. Podobało się państwu przedstawienie? Bardzo się podobało. Super. Podobało się panu przedstawienie? Bardzo. To dobrze. Dzień dobry. Podobało się państwu przedstawienie? Co ładne. Super, wspaniale. Cudowne. A dumni państwo ze swoich dzieci są? Oczywiście. Tak, bardzo. Bardzo jestem dumny z mojej córki. To dobrze. Dzień dobry. Jest państwo... Podobało się państwu przedstawienie? Tak, bardzo nam się bardzo podobało. Bardzo nam się podobało, jesteśmy bardzo zadowoleni. No, to dobrze. No. A wy skąd jesteście? My... SKTV. No, z SKTV. Nie widać? I to jest szkolne radio, tak? Telewizja. Tak, telewizja. To można zobaczyć na YouTubie lub na stronie internetowej szkoły. No to dobrze. Dziękujemy bardzo. I jeszcze... No, i jeszcze jest jeden filmik już wstawiony z życzeniami dla nauczycieli. Dobrze, sprawdzimy. A, i bicie rekordu. Jak dobre, to powiedzcie. Jakiego rodzaju? Że resuscytacja. Resuscytacja. Wykonywaliśmy resuscytację. Na sali gimnastycznej, tak? Tak, tutaj, przeżył? Na tej małej. Pacjent przeżył? Przeżył. Dzieci występowały ślicznie. Rodzice są z nich bardzo dumni. Wszystko poszło dobrze. Siostro, a siostrze się podobał występ? Bardzo mi się podobał. Dzieci są wspaniałe. I tutaj były też moich 5 klas i cieszą się bardzo. I teraz tylko co? Tylko dużo zależy od nich, a wy jako starsi uczniowie musicie im, proszę do kamery, musicie im pomagać, bo oni są w pierwszej klasie. Dobrze. I musicie być dla nich wzorem, bo one patrzą na starsze dzieci. I starsze dzieci mają im pomagać i im być przykładem i wzorem. Dziękuję za wywiad. Czy podobało się panu przedstawienie? No tak, bardzo. A czy jest pani dumna ze swojego dziecka? Dziękuję. Czy dużo pracy kosztowało to przedstawienie? No tak, na pewno. Dzieci bardzo się starały i bardzo dużo ćwiczyły i długo pracowały, żeby się... Czyli, że jest pani dumna z dzieci? Pewnie, że tak. Bardzo dumna jestem ze swoich uczniów. Dziękuję. Gratuluję im. Dzięki. A podobało się to przedstawienie pani? No pewnie. Dzieci spisały się na medal. No. My też tak. Bardzo się cieszę. To jeszcze raz. Czy jest pani dumna z dzieci? Bardzo. Z moich robaczków zawsze jestem dumna. Bardzo, bardzo. Czyli podobało się pani przedstawienie? No jak? No bardzo mi się podobało. Przepięknie wyszło. Kto tu występował? Twój brat czy siostra?
Mama. Ślicznie. Kto występował tu? Twój brat czy siostra? Mój brat. To dobrze. Brat. Czy cieszycie się, że już jesteście uczniami i uczennicami?